właśnie zrobiłam makijaż i użyłam tego nowego cienia z Make Up Revolution, co był w kalendarzu wczoraj. I tego różu. I naprawdę są bardzo fajne. Ten cień to naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. I dzisiaj będę mówiła troszeczkę ciszej, bo Dani przyszedł z nocy i śpi. I teraz otworzymy kalendarz. Dzisiaj jest jakiś błyszczyk. Coś takiego. On w kamerze widzę, że wygląda na dużo ciemniejszy. Ale no zobaczymy, przetestujemy. I możecie tutaj zobaczyć, ma taki aplikator i wydaje mi się, że będzie fajny. Także może dzisiaj się nim pomaluję. I czas na kalendarz z czekoladkami. Słuchajcie, ja już będę za chwilę wychodziła do pracy. Jeszcze sobie zrobię coś do jedzenia, żebym nie musiała nic kupować po drodze. I będę wychodziła, kończę o 21, więc widzimy się dopiero później. Już wychodzę do pracy, więc za chwilę znowu się spóźnię na autobus, także biegnę. Snowflakes fall from heaven. She tries to catch them on her tongue. Innocence and wonder. Of a little one, she pulls me towards the twinkling lights. A little hand in mine so tight. Przed chwilą wróciłam z pracy i miałam się od razu do Was odezwać, jak wrócę, także się odzywam i powiem Wam, że dzisiaj był taki w sumie nawet okej dzień i jak wychodziłam, Daniel spał i napisałam mu kartkę, żeby przyniósł choinkę, żebyśmy mieli jakąś taką miłą atmosferę, miłe tło do filmików, także dzisiaj mi przyniósł z piwnicy i pokażę Wam, jak on przyniósł mi choinkę. I postawił ją tu, nie dość, że przyniósł tą, która miała już być dawno w śmietniku, to przyniósł mi właśnie dwie, bo tutaj jest ta, która będzie stała przez jakiś czas, bo zastanawiamy się nad żywą choinką, ale na razie muszę mieć jakąś właśnie do tła, do filmików, a to od razu trzeba wyrzucić na śmietnik, bo z niej się strasznie, ale to strasznie sypie, także nie wiem, po co ją przyniósł. I powiem Wam, że zastanawiam się, czy teraz ubierać tą choinkę, czy jutro. Ale w sumie jeszcze zobaczę, teraz ponadrabiam troszeczkę filmików na YouTube. Zrobiłam listę zakupów, którą muszę zrobić albo dzisiaj, albo... Znaczy dzisiaj. Albo jutro, albo pojutrze, nie wiem kiedy. Bo muszę wysłać paczkę w jedno miejsce. Już mam bardzo długą listę. Mam nadzieję, że wszystko to, co chcę, to znajdę. A jeśli nie, to trudno. Poszukam czegoś innego, jeśli nie znajdę to tego, co bym chciała kupić. I tak, teraz sobie właśnie pogląd na filmiki. Ja sobie właśnie wyjęłam tą choinkę i będę ją troszeczkę ogarniała, ale stwierdziłam, że nie będę Wam nagrywała tego z muzyką, tylko troszeczkę do Was pogadam. I chciałam Wam powiedzieć, że mam świetny pomysł na prezent dla tych, którzy szukają jakiegoś, chcą zrobić jakiś fajny, kreatywny prezent. W sumie to nie jest mój pomysł, to jest pomysł mojej koleżanki z pracy, która też prowadzi swój kanał. W sumie ma tylko jeden filmik, miała ich dużo, dużo więcej, ale nie wiem, czy jej się usunęły, jakiś tam problem miała i już ich nie ma, ale ten film najważniejszy jest. Także jeśli chcecie zobaczyć pomysł na naprawdę świetny, ale to świetny prezent, świąteczny czy też urodzinowy, to podlinkuję Wam jej kanał na dole i zapraszam Was, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Tak, zobaczcie, jakie. Co ja w ogóle tutaj robię? Nie w tą stronę włożyłam. I tak, podlinkuję Wam, tak jak mówię, na dole i będziecie sobie mogli zobaczyć. Ja właśnie jeszcze szybko poszłam po ozdoby i muszę Wam powiedzieć, że wszystkie moje ozdoby są z tamtego roku. Ja mam mało ozdób na choinkę, bo ta choineczka jest taka naprawdę malutka, ale tak jak mówię, może kupimy żywo. A ta będzie taka tymczasowa, ale to też jeszcze nie wiadomo, zobaczymy, bo u nas jest bardzo, bardzo ciepło w bloku i nie chcemy, żeby ona, bo nie ma sensu, żeby ona stała na przykład tydzień i się osypała i myśleliśmy nad taką choinką z doniczką, no ale zobaczymy, jak coś ładnego znajdziemy, to kupimy, jeśli nie, to nie, to zostanie ta sztuczna. Dobra, ja teraz odplączę lampki i do Was wracam, bo naprawdę są strasznie splątane. Thank you.
widzicie, ja już ubrałam choinkę, jest utrzymana w takiej srebrno-szarej kolorystyce. Postawiłam ją tutaj koło telewizora i koło tych właśnie skarpet tutaj. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także będziemy mieli super tło do filmików. I to właśnie ta koleżanka z mojej pracy, o której mówiłam. Tutaj jest nazwa jej kanału, po prostu Ewelina. Widzę, że ją zmieniła, bo miała jakoś inaczej. I chodzi mi o ten film, bo naprawdę sama chciałam dostać taki prezent. I chodzi mi o motyw tego pudełka i tych kopert. Także koniecznie zobaczcie. Właśnie oglądam po raz drugi takiego jakby vloga Jessiki Mercedes, bo ścięła włosy i nie wiem, czy widzieliście, ale jak nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, jak fajnie teraz wygląda i naprawdę bardzo pozytywny vlog, także polecam. Widzimy się jutro. Jutro też będę troszeczkę ciszej mówiła na początku, bo nie chcę budzić Daniela, także nie zwracajcie na to uwagi, mam nadzieję, że bardzo Wam to nie będzie przeszkadzało. Dobra, koniec gadania, żegnam się z Wami, pa, pa.